to jeszcze ja tyle modlitwy. Panie Jezu, zebraliśmy się tutaj jako Twój Kościół, żeby być blisko Ciebie, żeby czerpać od Ciebie swojej przyjaźni, swojej miłości. Dzisiaj też proszę o to, żebyś przemówił do nas przez ten fragment z Ewangelii, który będziemy rozważać. Każde serce na tej sali, moje serce i każde z nas, żebyśmy coś odebrali, żeby dotknęło nas, to żeby Twój Duch Święty przyniósł nam chleb, którego potrzebujemy, duchowy chleb. Tobie chwała, Jezu, do Twój Kościół. Niech wszystko, co jeszcze będzie dzisiaj, będzie na Twoją chwałę. Amen. Ewangelia Łukasza, rozdział 19. Przeczytamy podobieństwo o 10 minach, czyli od 11 wersetu. Ci z nas, którzy chodzą systematycznie na grupy biblijne, mogą pójść na kawę, bo wiedzą, co będzie, bo już przerabialiśmy. Czyli z obecnych połowa. Wysłuchacie. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 11 werset. Od tego zaczniemy. Czytamy, czy ja nie znajdę tekst? Dobrze. Tą historię, którą za chwilę, tą przypowieść, którą Jezus opowiedział, poprzedza spotkanie Jezusa z Zacheuszem. W domu Zacheusza, celnika, przełożonego celników w mieście Jerycho. Ta cała historia, Jezus jest w tej chwili w mieście Jerycho. To na pewno znacie nazwę miasta. Więc jesteśmy w domu tego celnika Zacheusza, prawdopodobnie gdzieś w okolicy, czy także w tym domu są uczniowie Jezusa, być może są jeszcze inni postronni słuchacze, jacyś z faryzeuszów lub inni Żydzi. I 11 werset. A gdy oni tego słuchali, czyli tego wszystkiego, co wcześniej Jezus mówił, co Zacheusz powiedział, powiedział im dodatkowo podobieństwo. Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min. I rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowami. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry. Przeto, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. Rzekł do niego, także i ty, bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiadałeś. Rzeczę do niego, ten pan, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiadałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich domanów? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane.
ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Koniec historii. No, powiedzieliśmy sobie wiele różnych rzeczy o tym fragmencie na grupie biblijnej 2 tygodnie temu, więc po części to dla was może być powtórka, a może Duch Święty przyniesie coś nowego. Zanim odniesiemy się do historii, którą Jezus powiedział o tej przypowieści, podobieństwa, zwróćcie uwagę na werset 11. Oni mniemali, ci słuchacze, do których Jezus na chwilę się odezwał, a więc no, Żydzi, pobożni Żydzi, którzy tam stali, lub po prostu Żydzi, jacyś uczniowie Jezusa i inni, wśród nich pewnie celni Zacheusz, mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Niektóre przykłady mówią, nie wiem jak tam twój Janek, że mniemali, że zaraz ma się objawić Królestwo Boże. Natychmiast ma się objawić Królestwo Boże. Jak u ciebie? Wnet. Wnet ma się objawić Królestwo Boże. Czyli atmosfera wtedy, kiedy Jezus służył przez te 3,5 roku wśród Żydów w Palestynie, była taka apokaliptyczna, byśmy powiedzieli. Oczekiwali, że ten czas takiego zwyczajnego życia się skończy wnet, wkrótce. Nie, za chwilę. Oczekiwali, że natychmiast objawi się Boże Królestwo, Bóg w chwale, a wraz z tym, bo takie było przekonanie Żydów, jak to będzie funkcjonować, wraz z tym zrzucą władzę rzymskich okupantów i Izrael, Żydzi obejmą władzę nad całym światem na czele z Mesjaszem, który przyjdzie. Mesjasz miał być ich obiecanym królem. I spodziewali się, że to będzie wkrótce. Być może jak patrzyli na wydarzenia swojego życia, polityczne, społeczne, może ekonomiczne, dostrzegali w każdym wydarzeniu koniec świata. Czyli nadchodzące objawienie się Bożego Królestwa. I ta przypowieść, którą Jezus opowiedział, nie wiem czy przede wszystkim, ale na pewno też jest skorygowanie ich myślenia. Jezus nie powiedział wprost, nie chłopaki, to nie będzie tak szybko. Powiedział tak, jak często mówił, tak jak pewnie rabini mówili. W taki trochę zawoalowany sposób. Dzięki temu możemy korzystać do dzisiaj z tej przypowieści, bo możemy ją zastosować do różnych epok. Gdyby powiedział wprost, nie, nie przyjdzie Królestwo Boże wnet, no to niewiele byśmy z tego mieli dzisiaj. Ale taki jest sens tego, co Jezus mówi. Mylicie się w swoich oczekiwaniach. Źle oczekujecie znaki. Łatwo jest dać się wprowadzić w taki nastrój katastroficzny, apokaliptyczny, kiedy coś się dzieje złego. Wojna wybuchnie. Pandemia COVID-19. Wiecie dobrze, czytacie artykuły w internecie, filmy na YouTubie, rozmawiacie z innymi, także w naszym środowisku ewangelicznych chrześcijan część osób ma nastroje apokaliptyczne. Spodziewa się, że za chwilę wszystko się runie. Nie wiadomo, co się stanie. Obozy koncentracyjne dla wszystkich niezaszczepionych. No i Bóg wie, co jeszcze się może zdarzyć. Takie mają oczekiwania, czy też przypuszczenia. Niektórzy nakręcają tą atmosferę apokaliptyczną. Pewnie tak było wtedy. I wielu może w kościołach, a może jesteś na tej sali, jesteś taką osobą, oczekujesz, że wszystko skończy się wnet. Obawiam się, że tak nie będzie. Znaczy ja się nie obawiam tego, tylko że to pomyłka. Że to po prostu jest na wyrost. Cała historia kościoła od czasów apostołów pokazuje, że chrześcijanie myśleli, obawiali się na wyrost. Spodziewali się tego końca już, bo wydarzenia interpretowali w ten sposób. Więc nie bądźmy zbyt łatwo podatni na apokaliptyczną interpretację zdarzeń.
Bo wszystkie, które były do tej pory, okazały się nieprawdziwe. Wszystkie te interpretacje, wszystkie te oczekiwania na koniec świata. Kiedy byłem w wieku waszym, Janek, Anie, wy to już nie, wy już jesteście wiekowi. Nawracałem się, kiedy miałem niecałe 18 lat. Ale pech był taki, że ta grupa to była taka sercialska grupa, rodzina miłości. Ona się nazywała. Jednym z ich elementów nauczania, doktryny przez proroka, który był przywódcą grupy, było przekonanie, że Jezus wkrótce, ale to naprawdę wkrótce, przyjdzie w widzialny sposób na świat. Ale kiedy? No wszyscy wiedzą, że Nowy Testament mówi, że nikt nie wie kiedy. Więc nie można powiedzieć kiedy, ale można to powiedzieć w inny sposób. I co prorok wymyślił? Powiedział, że nie wiadomo kiedy przyjdzie, ale na pewno nie później niż 7 grudnia 1992 roku. No więc wtedy powstała. Ja i inni młodzi ludzie, bo my byliśmy grupką młodych ludzi, ja byłem sympatykiem grupy, nie byłem członkiem. Słuchajcie, narastało w nas przekonanie, że to się zbliża. No bo prorok tak powiedział. Zaczęliśmy przygotowywać się na trudne czasy, na prześladowania, na czasy ostateczne. Powiedzieli nam, że należy zgromadzić zapasy żywności. Więc kupiłem mąkę i olej, żeby jakieś płaski mógł zrobić. Nie pomyślałem, że nie będę miał na czym, mieszkając w internacie i korzystając z kuchni gazowej albo elektrycznej. Jakoś nie pomyślałem, że mogę nie mieć prądu albo gazu, ale miałem olej i mąkę. I zacząłem te płaski uczyć się robić. Nigdy mi nie wyszło. Zamiast zwykłych naleśników takie centymetrowe mi wychodziły. Ale pamiętam to przekonanie, że przecież to będzie lada chwila, lada chwila. No ale historia toczy się dalej. Ja z tą grupą kontakt straciłem, a ten rok ciągle się zbliżał. Było coraz bliżej, coraz bliżej. Nic wielkiego się nie działo, ale gdzieś w głębi mojej duszy, z tyłu mojej głowy, byłem tak przekonany, że to musi się tego dnia wydarzyć. Że po prostu serce mi było nawet żywie. I co się stało 7 grudnia? 93 to był, przepraszam. Co się stało wtedy? Co się stało? Nic się nie stało. Po prostu przeszedł dzień jak co dzień. Wszyscy, którzy to wierzyli, pewnie byli zawiedzeni, rozczarowani. Być może wielu odeszło od wiary. Zostawiło, uznając, że wszystko jest fałsze. Wielu z was przechodziło przez rok 2000, który też miał być końcem wszystkiego, wszystko się zawali, komputery wysiądą, prądu nie będzie, głód. No tam część komputerów wysiadła. Ale wszystkie te zapowiedzi się nie sprawdziły. Który był kolejny rok? Co do majowi mi muszę powiedzieć? 2012? Tak. Też książki wydawano na ten temat. Dokładne analizy. Wiecie, sami znacie pewnie znajomych, a może wy byliście tą osobą, która spodziewała się końca wszystkiego w grudniu 2012. Bo majowie, jak przepowiedzieli. Ja, nauczony tym doświadczeniem ze swojej młodości, po prostu uśmiechałem się. Wiedziałem, że tak po prostu się nie stanie. Dobrze skuczy się na głębę. I tak będzie dzisiaj. Jezus odpowiedział im w ten sposób. Nie chłopak. Królestwo Boże za szybko się nie objawia. Byłem wstępny. Co jest prawdopodobnym tłem historycznym tego podobieństwa? O tym królu, który wyjeżdża i wraca. Powiedzieliśmy sobie to na grupie biblijnej. Kilkanaście lat przed tą chwilą, kiedy Jezus opowiada tą przypowieść, sytuacja polityczna w Palestynie wyglądała tak, że władzę sprawowało 3 synów Heroda Wielkiego. Oczywiście oni podlegali absolutnemu panowaniu cesarza rzymskiego. Taka była praktyka, że no, rzymski cesarz tych władców lokalnych no, jakby traktował jak wasala.
jak osoby podległe sobie, ale nadawał im tytuły królewskie również. To był bardziej tytuł niż rzeczywista władza. On cały czas podlegał Rzymowi, taki władca. I w Jerychu, władcą, który rządził nad Jerychem i tą częścią Palestyny, był jeden z synów Heroda Wielkiego, Archelaos. Czytałem jeden komentarz na ten temat, więc jeśli mówię błędny, to ja was wprowadzę w błąd. Mam nadzieję, że nie. Był okrutny człowiek. I on wystąpił do cesarza o nadanie tytułu królewskiego. I wyjechał z Jerycha do Rzymu, żeby odebrać ten królewski tytuł od cesarza. Mieszkańcy, czy jacyś tam inni, pewnie przedstawiciele elity, nienawidzili go. I wysłali delegację do Rzymu za nim, żeby delegacja przekonała cesarza, aby nie dała władzy królewskiej Archelaosowi. Jednak Archelaos otrzymał z rąk cesarza rzymskiego tytuł królewski i wrócił do Jerycha jako król. Swoich przeciwników politycznych kazał zabić. Ale tym, którzy jakby trzymali z nim, autentycznie dawał pieniądze, aby pracowali dla niego, i kiedy wrócił, autentycznie nadał im władzę nad poszczególnymi miejscowościami. Tak jak tutaj ten pan w przypowieści. Więc być może to jest odniesienie, ta historia, do Archelaosa i jego działań. Dla Żydów to było pewnie jasne, czytelne, dla nas już mało. Więc to, co zrobiliśmy na grupie, spróbujmy zidentyfikować, kim dzisiaj mogą być bohaterowie tej historii. Kogo symbolizują? Pan, który wyjeżdża i wraca. No w oczywisty sposób narzuca się myśl, że chodzi o samego Jezusa, który wielokrotnie zapowiadał, że powróci kiedyś jeszcze raz. Powróci chwałę. Powróci z aniołami, aby objąć widzialny sposób panowania nad ziemią i wszystkim. Słudzy. No w oczywisty sposób wydaje się, że są to ludzie, którzy bliscy Jezusowi, Jego uczniowie. Dzisiaj powiedzielibyśmy chrześcijanie. Oczywiście przypowieść mówi o sługach, ale wiecie dobrze, że nasz status to coś więcej niż status sługi. Jesteśmy synami Bożymi przez wiarę Jezusa. To jest najwyższy możliwy status, jaki można mieć w rzeczywistości duchowej, widzialnej i widzialnej. Synowie i córki Boga. Ale oprócz tego jesteśmy też sługami, bo mamy zadania do wykonania. Każdemu z tych sług, z tych 10, Pan daje jedną minę. Rozważaliśmy sobie, co to jest ta mina. Być może przychodzi wam na myśl przypowieść o talentach. Mina jako miara pieniężna, jako środek płatniczy, była monetą w srebrze i była to wartość około 100 dniówek pracy najemnej. Czyli 3-4 miesiące pracy, byśmy powiedzieli. Więc na nasze, patrząc realia, to byłoby 10-12 tysięcy złotych. Jakoś tak. No nie jest to bardzo mała kwotka, ale też nie jest jakaś ogromna. Werset 17, kiedy ten sługa rozlicza się, kiedy Pan rozlicza się ze sługami, Pan mówi, w małym byłeś wierny. Czyli i dla Pana, i dla tych sług było oczywiste, że ta kwota no, jest mała. Czy może być mina dla nas dzisiaj? Nie dostajemy od Jezusa pieniędzy, srebra, żeby nimi obracać. No przynajmniej nie wszyscy. Być może są ludzie, którym Bóg daje pieniądze po to, aby wykorzystywali je dla Królestwa Bożego. Ale pozostałym chrześcijanom, uczniom, Jezus daje jakieś wyposażenie.
jakieś dary, byśmy powiedzieli, jakieś zdolności, jakieś duchowe wyposażenie, jakąś umiejętność daje Ci. Ty jesteś w jej posiadaniu, ale po to, żeby ją wykorzystywać. Ta mina, którą każdy z tych słów miał, nie należała do nich. Oni mogli jej używać, jak chcieli. Mało tego, mieli jej używać, mieli nakazane, żeby ją używać. Ten jeden, który nie używał miny, spotkał się z krytyką Pana po powrocie. Z ostrą reakcją. Więc jeżeli dzisiaj mina to jest coś, co Jezus dał mnie, wyposażył Ciebie, to Jezus oczekuje, że będziesz wykorzystywać to dla celów Królestwa Bożego. To może być bardzo mała rzecz. Myślę, że werset 17 i stwierdzenie w małym byłeś wierny jest dla mnie najważniejszym stwierdzeniem w tym fragmencie. Mogę mieć mało. We własnych oczach mogę być kimś małym, mieć mało, umieć mało, mieć wyposażenie małe. Może porównasz się z kimś innym i pomyślisz sobie, o tamta to dopiero ma wyposażenie od Boga. Tamta dopiero jest wspaniała kobieta, wspaniały mężczyzna. Jaka służba, albo jaka firma, jakie osiągnięcia, własna orkiestra. A ja mam mało. Czy moje mało coś w ogóle znaczy? Czy to, co mam ja, czy to jest w ogóle potrzebne do czegokolwiek? Co to mam za pożytek z tego mojego mało, co mam? W małym byłeś wierny. To, czego oczekuje Jezus ode mnie i od Ciebie, to wiernego obracania, wiernego wykorzystywania małej zdolności, którą Ci powierzy. Małego daru, który Ci powierzy. Zanim otrzymasz większe zadanie, większą odpowiedzialność. Obracajcie nimi. Termin ten jest takim terminem biznesowym, handlowym. Oznacza zarabianie, przynoszenie zysku w takich realiach ekonomicznych. To, co otrzymałeś, to, co masz w duchowym znaczeniu, celem tego jest, aby Królestwo Boże zyskało coś dzięki temu, że Ty tym obracasz, że to wykorzystujesz. Mogę zrobić ja i możesz zrobić Ty to, co ten trzeci sługa. Schowałem minę w chustce. Nigdy nie użyłem daru, który mi dałeś. Posiewałem, posiewstydziłem. Posiewałem reakcji innych. Albo nie byłem pewny, czy Jezus chce, żebym tego używał. Bo uznałem, że to nie wniesie nic w życie Kościoła. Bo to jest za mała rzecz, którą robię. Czy to wniesie w życie Kościoła coś, czy nie? Nie przejmujmy się tym. Ja nie chcę się tym przejmować. To, czym powinniśmy się przejmować, to czy jestem wierny w małym. Czy wiernie używam, wykorzystuję to, co dostałem od Jezusa. Każdy chrześcijanin ma jakieś wyposażenie od Jezusa. Każdy. No i będę teraz uzasadniał tej myśli. Masz coś. Odpowiedz sobie na pytanie, co z tym robisz. Czy obracasz tym? Czy wykorzystujesz to? Możesz powiedzieć, ale ja nie wiem, jak tej mojej zdolności użyć. Nie wiem, jak tego mojego daru użyć. Czy to jest dar diakonii, który ma moja żona? Czy to jest dar prorokowania? Czy to jest dar administrowania? Czy to jest piękny głos i inne zdolności? To może być tysiąc innych spraw. Niekoniecznie te, które są wymienione przez Pawła w liście do Koryntian. Jeżeli to jest dar mówienia innymi językami, mówię do samego siebie, to czy ja go wykorzystuję? Czy też wstydzę się, chowam się w kącie i odpuszczam? No nikt tego nie robi, to dlaczego ja mam to robić? Dlaczego mam to robić? Bo Ty dostałeś tą minę.
To jest mina, którą Tobie Pan dał i Ty masz nią obracać. Jeśli nie wiem, jak obracać miną, werset 23 mówi, dlaczego nie dałeś moich pieniędzy do banku? Innymi słowy, jeśli nie wiesz, co zrobić, udaj się do ludzi, którzy wiedzą, co zrobić. Dostrzegasz, że prawdopodobnie Jezus, czy Bóg, czy Duch Boży wyposażył Cię w coś, co może się w Królestwie Bożym przydać. To może być najmniejsza z małych rzeczy, albo wielka. Może też być wielka. Ale nie wiesz, co z tym zrobić. Udaj się do kogoś w kościele i powiedz, słuchaj, wydaje mi się, że Duch Święty poprzez mnie chce robić to i to. Ale nie wiem, jak mam to wykorzystać. Masz jakiś pomysł? Jestem do dyspozycji. Jeżeli no, na przykład pięknie śpiewam, no mogę zostać w domu. Albo mogę przyjść i powiedzieć, słuchajcie, bracia, siostry, ja po prostu lubię śpiewać, ładnie śpiewam, mogę coś z tym zrobić w kościele. I na pewno jakiś bankier się znajdzie. Ktoś, kto wie, jak obracać talentami. Ktoś, kto wie, jak wykorzystywać dary, wyposażenie Boże. Jeśli nie tutaj, to może to będzie w innej części świata. Ktoś powie, a wiesz, ostatnio przeczytałam artykuł. W Nowym Jorku jest jakiś kościół i tam słyszałam, że ktoś potrzebuje waldorfski. Możesz jechać. To ty dzwonisz, oni mówią, no modliliśmy się o to 25 lat. Wreszcie się ktoś trafił. I przyjeżdżasz i służysz Bogu tam. Modlitwa wstawiennicza. Prawdopodobnie wielu z nas jest powołanych do tego. Bo po prostu nic innego nie możesz zrobić. Co mogę zrobić? Zawsze możesz modlić się. Wołać. Zrób sobie listę ludzi, o których można się modlić. Spraw, o których można się modlić. A czy to będzie miało jakieś znaczenie? A co to Pan Bóg akurat mojej modlitwy ma wysłuchać? A dlaczego modlić? Czy jestem taki mały? No właśnie na tym to polega, żeby obracać małe. Kiedyś mówiliśmy sobie o księdze pamiątkowej, którą w niebie aniołowie piszą. W tej księdze wszystkie akty obracania tym darem, który masz, będą zapisane. Wszystkie akty wierności małe. No i teraz Jezus mówi też o tej najwspanialszej części. Kiedyś w przyszłości Pan powrócił. Archelaos pewnego dnia wrócił z Rzymu. Czy to się tym ludziom nie tylko podobało, czy nie podobało? Pewnie większości się nie podobało, ale wrócił jako król. I podlegali jego władzy. I mógł zrobić z nimi, co chciał. Pewnego dnia Jezus powrócił. I nastąpi zapłata za wierność. To nie jest łaska zbawienia, która jest za darmo. Po prostu za darmo. Krew Jezusa oczyszcza się z grzechów. Wierzysz w to. I wchodzisz do Bożego Królestwa. I zyskujesz wieczne życie. Nie przez własną pobożność. Przez świętą krew Jezusa. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tak działa łaska. Ale kiedy już przechodzisz te granice i jesteś w Bożym Królestwie, zaczyna się wierność. Oczekiwanie, że będziesz wierny. I za wierność będziesz zapłatą. Zobaczcie, że ta zapłata wielokrotnie przewyższa tą minę, którą ci słudzy otrzymali. Otrzymał po prostu zapłatę pracownika, 3-miesięczną pensję. A dostaje władzę nad wielu miastami. Staje się lokalnym starostą lub kimś takim. Jestem przekonany, że kiedy Jezus powróci, Jego Kościół, my, otrzymamy władzę na całe stworzenie. Będziemy zarządzać wszystkim, co istnieje. Już mówiłem o tym wiele razy z tego miejsca. Biblia jest pełna takich właśnie wątków. Jeden cytat sobie wypisałem. Rzymian 8:18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą
porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Trudności, które dzisiaj doświadczamy, smutki, problemy, choroby, inne zjawiska, one nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, której będziesz doświadczać w przyszłości. Jako Boże dziecko, jako Boże wybrane, to będzie ta zapłata. Dzisiaj mam tylko minę i kiedy przyjdzie ktoś, kto ma jeden talent, talent to była złota, tak, miara pieniężna, pamiętam dobrze. Talent odpowiadał mniej więcej okresowi 20 lat pracy najemnika. Odpowiednik na nasze, jeden z komentarzy, to było około 700 tysięcy złotych. No to już jest coś. To już można za szatę. Ale patrzysz na swoje 10 tysięcy i porównujesz z tym, który ma 700 tysięcy i myślisz, ale co ja z tym zrobię? Ja nigdy nie osiągnę tego, co on. Może i tak. Ale Jezus nie prosi cię, żebyś osiągnął to, co on. Tylko żebyś powracał tym, co tobie dał. Żebyś był wierny tym, co tobie dał. Nie stanie kiedyś, kiedy staniemy przed nim, nie powiem, a dlaczego, Janek, nie osiągnąłeś tego, co Reinhard Bonnke w Afryce? Czyż mogłeś się postarać? Albo jakiś Bill Gates w zakresie ekonomii, dlaczego tego nie osiągnąłeś? Jezus nigdy tego nie powie. Ale zapyta, co zrobiłaś, co zrobiłeś z tym wyposażeniem, które ci dał. Czy chowasz w pustce? Czasem, no wreszcie, jak się ktoś zaciągnie, to coś z tym zrobisz. Czy jesteś chętna, chętny? Pytasz każdego, co mogę zrobić z tym, co mam? Gdzie mogę się mówić innymi językami? Gdzie mogę prorokować? Gdzie mogę okazać ten charyzmat diakonii, który ma moja żona? Czy pytasz Jezusa, co możesz zrobić z tym, co ci dał? Kiedy? Czy pytasz innych ludzi? Co możesz zrobić z tym, co Jezus się wyposażył? Czy po prostu siedzisz sobie i czekasz, aż sam coś się stanie? To jak ten facet. Miał tą minę, schował chustkę. Może się nic nie stanie. Być może ten pan, ten sługa, nie miał przekonania, że pan powróci. Może dla niego to było modlitwa, tylko perspektywa. Jeśli nie masz przekonania głębokiego, że kiedyś Jezus powróci, że ten świat w ogóle się zmieni, bo będzie widzialny powrót Jezusa. Że będzie Królestwo Boże objawione, że będzie życie wieczne objawione. Jeśli nie masz tego mocnego przekonania, to prawdopodobnie nie będziesz obracał małym, które Jezus ci dał. Tak jak ten człowiek. Jakie masz przekonanie odnośnie przyszłości? Mocne, pewne? Czy powrót Jezusa to dla ciebie pewnik? Coś na to czekasz, coś czego wyglądasz, że wołasz, przyjdź Panie Jezu, Maranatha. Czy w ogóle nie myślimy o tym? Jesteśmy tak zajęci, bo jest COVID, bo mam kłopoty finansowe, bo coś się złego dzieje, albo dobrego się dzieje. Że nie myślimy o tym, że pewnego dnia to wszystko przeminie. Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Napisał Jakub. Na zdrowie. Nie chodziło o to, że to słowo oznacza, że my nie mamy wartości, jak para, ale że tak szybciutko i łatwo nasze życie przeminie. Ta doczesność, ta widzialna doczesność, ona szybko przeminie. Co robisz w tym krótkim czasie? Czy wykorzystujesz, jesteś wierny w małym? Czy zaniedbujesz to? Lekceważysz to? Masz inne priorytety? Mówię to do samego siebie przede wszystkim. Obracajcie nimi. Obracajcie tym wyposażeniem, które Jezus tobie dał. Tam są też przeciwnicy. W tym przypadku tego pana. Zastanawialiśmy się na grupie, kim mogą być przeciwnicy w przenośni. Obrazem kogo mogą oni być. To mogą być ludzie, którzy po prostu nie przyjmują Jezusa jako Zbawiciela. Odrzucają go. Ale to mogą być też Żydzi na tych czasach. Jak wiecie z historii, w 70 roku Rzymianie, armia rzymska
zdobyła Jerozolimę, czy otoczyła Jerozolimę, zburzyła świątynię, zrujnowała miasto i wymordowała tysiące ludzi. Więc być może ostatni werset, ten 27, odnosi się do tego zdarzenia. Chrześcijanie też rozbieżli się z tamtych rejonów wtedy, po całym terenie Cesarstwa Rzymskiego. A kiedy w przyszłości udziałem ludzi, którzy odrzucają Jezusa, będzie wieczna śmierć? To zapowiadają inne wersety. Czy nam się to podoba, czy nie? Tak jest Boży plan. Mogę tego nie rozumieć. To jest tak bardzo trudne do przyjęcia. Wieczna śmierć, wieczne oddzielenie od Boga, wieczne cierpienie, przecież to wieczna kara? Nie, nie, to mi się nie podoba. Wielu ludzi odrzuca to. Są skłonni uwierzyć we wszystko. Że jest Bóg, że będzie jakieś niebo, ale wieczna śmierć? Nie. Ale nasza historia kończy się złymi konsekwencjami dla tych, którzy nie przyjmują panowania Króla. Ludzie, którzy nie przyjmują panowania Jezusa nad swoim życiem, poniosą tego konsekwencje na niej. To jest ta smutna rzecz w historii. Ale dla nas, bo myślę, że my, jak jesteśmy w pozycji tych sług, dzieci Bożych, ale też sług, dla nas to będzie chwalebny dzień, kiedy Jezus powróci. Aniołowie otworzą Ciebie pamiątkowo. I tam będzie zapisane wszystko, co robiłaś dla Bożego Królestwa. Te wszystkie małe rzeczy, których nikt nigdy nie widział, których nikt nigdy nie docenił, za które nikt nie powiedział Ci dziękuję. Albo powiedzieli. I poszli sobie dalej. A otrzymasz władzę, otrzymasz Bożą chwałę. Nie potrafię wyrazić, co to będzie. Czy to będzie bezpośrednia władza nad jakimiś terenami na ziemi? Niektórzy ludzie, którzy tam jakieś wizje mają, na przykład opowiadali, że tak to widzieli, że chrześcijanin dostaje władzę nad całą galaktyką i zarządza tym całym stworzeniem. Jak to ma wyglądać? Nie wiem. Być może tak będzie. Być może to będzie jeszcze wspanialsze i piękniejsze. Tak będzie na pewno. Wszystkie obietnice Boże spełniają się. I dzisiaj może jesteśmy małą grupką w nędznej sali. Co to w ogóle jest? Co to za ściany są? To jest. Kiedyś otworzy się księga pamiątkowa i tam na nią przeczyta. Byłeś wierny, w niedzielę pojechałeś do tej nędznej sali i czekałeś na Boże działanie. I Jezus tu był. I za wierność będzie zapłata. Oczekujmy na ten chwalebny powrót Jezusa, a w tym czasie nie marnujmy tego wyposażenia, które mamy. Bądź wierny, bądź wierna w małym. Jezus zapłaci za to, powierzy nam wiele. Amen.